Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Niestety, ale nagrywam ten film bardzo późno, także przepraszam za wszelkie błędy, które mogą mnie stworzyć na całym materiale, ale co 200, no w sumie co 200 łapek mam dla was losowanie na rangę SVIP albo na Casey, także piszcie swoje linki w komentarzu, a ja na swoim fanpage'u, gdzie linka macie w opisie, będę rozosobywał osoby, które wygrają to. Będę te osoby rozosobywał do środy, także w środę podam wam informację, kto takie rangi wylosował, kto w sumie zdobył, kto w sumie wygrał, także zapraszam na fanpage, gdzie linka macie w opisie. No i słuchajcie, na serwerze przez chwilę zrobiliśmy restart, jest godzina bardzo późna w sumie, jest dalej 2000 osób, no w sumie 1900, ale 2000 osób to w zakągleniu, także mówmy 2000. I słuchajcie, duża część osób przychodzi do nas na TeamSpeak'a, jako my, jako właściciele, czy jako administratorzy i się pyta, słuchajcie, jak na przykład nagrać powtórkę 5-minutową, to co się dzieje na serwerze, czy też co to się może stać, kopiąc na przykład na AWK-u, po prostu nagrać 5-minutową urywkę, co się stało, jak się zadało, o może tak. Dlatego może, czy też wiecie, czy też nie, ale na TRHC są wymogi takie, że bez nagrania niestety nie oddajemy żadnego backupa. Czy też macie screenshoty, czy jakieś zdjęcia telefonu, czy czymśkolwiek, bez nagrania nie oddajemy niestety dowodów. No i słuchajcie, to może przejdźmy do samego sedna, czyli do tych powtórek. Pamiętajcie, że każda osoba subskrybująca kanał ma możliwość wygrania takiej rangi, także słuchajcie, każda osoba subskrybuje swój kanał. Mogę mówić trochę dziwnie, dlatego że jest strasznie późno, ja już siedzę od kilkunastu godzin bez żadnego spania na samym serwerze, także wybaczcie mi za to, aczkolwiek nie mogę zdzierżyć, jak ludzie przychodzą ze screenshotami. Dlatego ten film powstaje. Dobra, słuchajcie, bez zbędnego pierdzielenia. Mamy ekran główny. Na samym początku trzeba mieć kartę GeForce Experience. Mi się wydaje, że GeForce'a, GTX'a, każda osoba, która ma laptopa, komputer stacjonarny, każda osoba taką kartę graficzną po prostu ma. Także wchodzimy przede wszystkim na stronę. Oj, czekajcie. Na stronę pobieramy aplikację, samą aplikację, gdzie linka macie w opisie. Pobierając taką aplikację i wpisaniu w menu Windowsa GeForce Experience wyskakuje nam sama aplikacja. Ja tutaj troszeczkę gier mam, ale tym się nie przejmujcie. Jeśli żadnej gry nie byście mieli, też się tak naprawdę nic nie stanie. I słuchajcie, co nas interesuje? Sterowniki, przede wszystkim sterowniki. Jeśli nie mamy zabilitowanych sterowników, to tak naprawdę nic się z tego nie uda. Pobieracie najnowsze sterowniki, jakie macie. Ja akurat na przykładzie tym nie muszę pobierać, bo najnowsze mam, to już są takie nowsze, z najnowszych tak naprawdę, także do akurat robienia powtórek takie sterowniki nie są wcale potrzebne. Także co, klikamy taki niby trójkącik, niby kwadracik, klikamy i wyskakuje nam takie okienko. Natychmiastowa powtórka musi być przede wszystkim włączona, możecie ją wyłączyć, aczkolwiek jeśli chcecie nagrywać powtórki, ach właśnie chcemy, to musi ona być włączona. Róbcie to samo, to co ja robię aktualnie na ekranie. I słuchajcie, przechodzimy do menu ustawień, jeśli wybraliście tą aplikację oczywiście. I przechodzimy do menu ustawień. Połączać konta nie trzeba z Facebookiem, z Googlem, nie trzeba z Twitchem, no z YouTube'em, nie trzeba po prostu połączać żadnego konta. Układ HUD nie trzeba, tak samo kamerki ustawiać, tego nie trzeba ustawiać, to jest pikuś, to jest nic. Skróty klawiszowe, to jest dosyć istotna rzecz, dlatego że tutaj pod tak naprawdę nagrywaniem czy też nadawanie na żywo, jeśli streamujecie z tego,
no to to się akurat przyda. Ale tutaj pod nagrywanie mamy wyłącz nagranie ręczne, czyli jeśli chcemy sobie włączyć też wyłączyć nagrania ręczne, czyli powtórkę naszą w ciągu 5-10 minut. Przypominam, że ta aplikacja nic nie obciąża żadnego komputera, bynajmniej mi, nie wiem jak Wam, możecie to sprawdzić i dać w komentarzu swoją opinię. Nie obciąża mi też w żaden sposób komputera, także jest spoko. I tutaj przede wszystkim nagrywanie i zapisywanie ostatnio 5 minut. To jest 5 minut. Pamiętajcie, nagłówek 5 minut i ja mam pod klawiszem F10. Ale jeśli skróty klawiszowe ominiemy i weźmiemy w same nagrania, to tutaj już możemy sobie ustawić mniej więcej menu, gdzie możemy sobie te pliki ustawić. Jeśli wyłączymy sobie aktualnie powtórkę, to wtedy możemy sobie ustawić też również nagrania, gdzie chcemy sobie je zapisywać. Ja aktualnie nagrywam OBS-em, nie Shadow Playem, także ustawiłem sobie pod filmy OBS i bez profile. Wtedy mi nagrywa 5 minut ostatnie z mojego tak naprawdę życia codziennego, z najlepszych akcji, powtórek czy z moich deadów. Także nigdy, jeśli wejdę do administratora, nie mam żadnego problemu o to, aby mi dał backupa za deada, za dosa czy jakieś inne problemy. Więc pozwólcie, że sobie włączę po prostu ją. I teraz na przykład, jeśli już sobie ustawicie, to już nie możecie tego zmienić. No i dobra, przechodzimy do następnej zakładki nadawania na żywo. Ja z tego nie korzystam, do tego Wam tego nie wytłumaczę. Nie widzę sensu po prostu tłumaczenia zakładki, z której po prostu nie korzystam. Najciekawsze punkty z tego też nie korzystam. To jest zbędne dla mnie. Przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, to są skróty klawiszowe, nagrania i oczywiście dźwięk. W dźwięku możecie sobie nadać 100%, wszystko na setkę, to żadnego wpływu na wasz procesor i na wasze obciążenie nie ma. Oprócz tego przechwyć wideo, tutaj sobie ustawiacie jakość jakąkolwiek chcecie. Ja sobie aktualnie wyłączę jeszcze raz to i wtedy dzięki temu przechwytywanie wideo mogę sobie edytować w ilu chcę klatkach, czyli w 30 albo w 60, w niskiej jakości, w średniej albo wysokiej, albo w niestandardowej. Ja sobie zawsze biorę niestandardową i długość natychmiastowej powtórki, na przykład 20 minut, 15 minut, 10 minut i tutaj na wszystko rozpisuję 10 minut, 30 sekund, na przykład 10 minut kosztuje nasz 9 GB na dysku. Jeśli taką pamięć mamy, no to oczywiście sobie zapisujemy. Jeśli mamy na przykład mały dysk i mało miejsca na dysku, to najlepiej sobie ustawić 5 minut, aczkolwiek jeśli jeszcze mamy mniej, to możemy sobie ustawić na przykład 2 minuty, czyli 2 GB z całego nagrania, z całej powtórki sobie możemy cofnąć. Aczkolwiek ja mam 5 mi jest wystarczająco, zabiera mi niecałe 5 giga, to nie jest zbyt dużo. To jest oczywiście w najlepszej jakości, w 60 fps, rozdzielczość nie jest Full HD, nie jest 4K, aczkolwiek jest taka jaka jest w grze, czyli Full HD, to mi wystarcza. Oczywiście szybkość transferu jest Full HD, dlatego że kiedyś nagrywałem Shadow Playem, gdy jeszcze miałem problemy z Sony Vegasem, ale z tym się nie zagłębiajmy i przejdźmy do samego sedna, także zapisujemy sobie takie ustawienia, jakie chcemy i klikamy gotowe. I co? Tak naprawdę, jeśli już ustawiliśmy tak naprawdę przycisk, pod którym możemy sobie nagrywać, czyli to jest klawisz F10, zapisywanie ostatniej powtórki 5-minutowej, jeśli oczywiście, słuchajcie, bo to jest taki poradnik dla turbo przygłupów, także wytłumaczmy to wszystko powolutku, powoli i spokojnie. No to oczywiście, jeśli wejdziemy w zakładkę przetrwania wideo, jeśli weźmiemy sobie na przykład 10 minut
naszej ostatniej powtórki, no to przypominam, że w zakładce skróty klawiszowe i nagrywanie to się zmieni, zamiast 5 to 10 minut i pod przyciskiem F10 zapisujemy swoje ostatnie 10 minut nagrania. Także przejdźmy sobie, jeśli już oczywiście w nagraniach ustawiliśmy punkt docelowy naszych nagrań, no to już jeśli wszystko już mamy gotowe, to przypominam, że to musi być włączone. Jeśli to mamy włączone, to funkcja natychmiastowej powtórki jest teraz włączona. Wyłączamy to sobie i możemy sobie bezpiecznie i fajnie korzystać z samego Minecrafta. Tutaj oczywiście w prawym dolnym rogu piszą nam FPS-y, oprócz tego, że w lewym górnym rogu też, bo nie każdy to ma, to w prawym dolnym rogu też nam piszą FPS-y. I po kliknięciu tak naprawdę jednego przycisku, czyli w tym przypadku to jest klawisz F10, zapisuje nam się, zapisano ostatnio 26 sekund, a zapytacie, dlaczego 26 sekund, skoro ustawiliśmy 10 minut? Dlatego, że od ostatniego naszej zmiany w Shadowplayu, czyli w GeForce Experience, minęło 26 sekund i 26 sekund zapisane zostało na naszym pliku, w którym tak naprawdę no prosiliśmy o to tak naprawdę GeForce Experience. U mnie to jest w tym przypadku dysk C, filmy OBS i desktop, tak może to się napisać, bez profil, o tak, bez profil. Badlion to nie jest, to jest to i to są właśnie, to jest właśnie całe nagranie, którym Wam tłumaczę i mniej więcej pokazuję, jak ustawić całego Shadowplay. I takie nagranie, jeśli mamy, wystarczy, że pobierzemy sobie Camtasia Studio, nie wiem, Sony Vegasa. Ja w tym przypadku mam na przykład Vegasa, także otwieramy sobie Vegasa i taki plik sobie wrzucamy do Vegasa, montując go w jakiejkolwiek jakości. Czyli na przykład wrzucamy sobie go tutaj, cyk. Mamy dwie ścieżki dźwiękowe, oczywiście jeśli chcecie 3, czy 4, czy 5 ścieżek dźwiękowych sobie ustawicie ile chcecie. Ja sobie aktualnie usuwam to, no bo tak naprawdę administratorowi nie jest w żaden sposób potrzebne to, ile tych ścieżek dźwiękowych jest. To sobie jeszcze przytnę, tak żeby ładnie mu się otwierało, cyk. O, taki administrator będzie miał fajny podgląd. Oczywiście renderujemy to, ciach, tutaj mamy i renderujemy to, parę sekund zrenderowane, już Wam tego nie będę pokazywał, bo to jest bez sensu. Pamiętajcie, że takie powtórki można nagrywać z każdej, jakiejkolwiek gry chcecie. Nieważne, czy to jest Minecraft, czy to jest jakiś, nie wiem, PUBG, czy to jest Fortnite, czy to jest, nie wiem, Among Us. Takie sceny możecie nagrywać wszędzie. Wystarczy, że macie kartę Nvidia. Mi się wydaje, że lepiej jest dopłacić parę złotych więcej, a mieć naprawdę fajną kartę graficzną i przede wszystkim bezpieczeństwo na samym serwerze i zapisywać swoje ostatnie 5, 10, 15, 20 czy też 30 minut na serwerze, bo jedno kliknięcie może zmienić bardzo wiele. Jeśli Wam pomogłem tym materiałem, to zostawcie łapkę w górę. Jestem bardzo zmęczony. Dlatego wybaczcie mi wszelkie błędy na samym w samym mówieniu. No i co? Trzymajcie się. No i pa.